Zbiórka już się rozpoczęła. Strażacy czekają na głogowian, którzy chcą pomóc w galerii Carrefour. Przynosić można książki, gry planszowe, kredki, klocki i zabawki. Ważne tylko, żeby pamiętać o jednej rzeczy. Chcemy tylko uczulić wszystkich, żeby to były zabawki nowe, rzeczy nowe, dlatego że one trafią później na oddział onkologii, tam są sterylne warunki i no nie możemy pozwolić na to, żeby to były jakieś stare, zakurzone, zabrudzone zabawki. Zainteresowanie już jest dosyć spore. Paczki docierają nawet z zagranicy. Mamy zakupiony koszyk zabawek na kwotę 1000 zł od sponsora. Jesteśmy tu przez 3 dni i mamy nadzieję, że będzie więcej. Prezenty trafią do dzieci chorych na białaczkę, które przebywają na oddziale onkologii dziecięcej we Wrocławiu. Strażacy, przebrani za Mikołajów, chcą zaskoczyć małych pacjentów. Jesteśmy też ustawieni z Państwową Strażą Pożarną, którzy wypożyczą nam na ten czas drabinę. I tak jak Mikołaj z prezentami do dzieci wchodzi przez komin, my chcemy wejść przez okno. Jako strażacy na bojowo ubrani, chcemy odwiedzić dzieci, chcemy dać im odrobinę radości. Strażacy jako stowarzyszenie działają od początku roku i mają konkretny cel. Głównym celem jest szukanie bliźniaków genetycznych dla dzieci chorych na białaczkę i na tym się koncentrujemy, a dodatkowo promujemy wszelkiego rodzaju akcje takie jak ta, czyli pomoc dzieciom. W pomoc zaangażowane są też dzieci strażaków. Pomagamy i potem może dzieci mogą mi nawet dostać, tak jak my od Mikołaja, jakieś prezenty, które są chore na białaczkę. No bo którzy są chorzy, to pomagamy im, żeby nie chorowali mocniejsze. Zbiórka prowadzona jest także w remizach Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczowie, Jerzmanowej i Smarcewie.